Cześć, z tej strony Michał, przed nami kolejny odcinek Tego jeszcze nie jadłem, a w dzisiejszym odcinku przygotujemy dwuskładnikowy suflet od pani Marzenki. Przepis jest bardzo prosty, bazą jest nasz słodki sen i dwa jajka, dwa składniki, dwa jajka, słodki sen. Bardzo prosty przepis, a jeżeli ty masz jakiś swój fajny przepis, pisz do mnie śmiało, najlepiej na Instagramie, którego podlinkuję tutaj. I mam nadzieję, że twój przepis również znajdzie się na naszym kanale. Bazą jest słodki sen, tutaj jest 150 g słodkiego snu, czyli około pół słoika. Dwa jajka rozdzieliłem osobno, dwa żółtka, dwa białka i zaczynamy od wymieszania dwóch żółtek z naszym słodkim snem. 150 gramów. Jeżeli jeszcze nie próbowałaś naszego słodkiego snu, słodki sen to jest nasz złoty medalista z zeszłego roku z targów Natura Food. Bardzo ciepło przyjęty przez Was, nasz bestseller, tylko trzy składniki, daktyle, orzechy laskowe i troszeczkę kakao. Także bardzo fajna alternatywa innych słodkich kremów z niezbyt słodkim smakiem. Nie chcieliśmy przesadzać ze słodyczą, także smak jest moim zdaniem wyważony. Okej. Okay. Wymieszany z żółtkami. Wygląda na to, że jest gotowy. Jestem bardzo ciekawy, co nam wyjdzie, bo jeszcze nigdy tego przepisu nie próbowałem. Okej. Okay. Teraz będę pierwszy raz w życiu ubijać białka. Zobaczymy, czy mi wyjdzie. Tu są dwa białka. Duże, małe obroty. Mam średnie w takim razie. Chyba tak wyglądają ubite białka. Trzymają się, powinno być ok. Dokładamy to partiami. Najpierw troszeczkę. Chyba jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę? No to jeszcze troszkę. Chyba są twardsze, jest ok teraz. Jak widzicie, każdy może robić w kuchni wszystko. Ja nie potrafię gotować, ale nie boję się eksperymentować w kuchni. Właśnie po to jest ta seria. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, pamiętajcie o łapce w górę. Będziemy nagrywać więcej takich materiałów. A najlepiej to subskrybować nasz kanał. Przycisk jest niżej. Jedziemy dalej. Teraz mieszamy tak porcjami. Dodajemy troszeczkę ubitych białek. Chyba rzeczywiście wcześniej nie były bite do końca, bo teraz są, tak się trzymają fajnie. Daję troszeczkę białek do naszej masy słodko-senno-jajeczno-żółtkowej. I to będzie suflet. Kurczę, prawdopodobnie, znaczy pierwszy, który robię sam, a sufletów szczerze mówiąc jadłem dosłownie parę w życiu w jakiejś knajpie. Jeszcze jakiś fajny topping by nam się przydał do tego. Mamy coś przygotowane? Jakieś owocki? Za chwileczkę coś znajdziemy w lodówce. A tam jeszcze z tyłu nam się grzeje piekarnik, 190 stopni. Zaraz to wszystko będziemy piec koło 15 minut. Dobra, masa wygląda na gotową. Chyba wyjdą dwa z tego takie. Dobrze, mam dwie miseczki. Masa gotowa, nalewamy do miseczki. Chyba wyjdą nam dwa. Kapnie, nie kapnie. Jestem mistrzem bałaganienia w kuchni, ale udało się. Dwa suflety gotowe. Deser, randka, na co macie ochotę. Teraz do piekarnika. Piętnaście minut i wracamy z gotowym sufletem. Zapomniałem o rozdaniu, mam do wygrania dla Was jeden słodki sen. Piszcie proszę w komentarzach, do czego używacie naszego słodkiego snu, dlaczego go lubicie. W najbliższy poniedziałek wybiorę jedną osobę, która otrzyma kupon rabatowy do naszego sklepu. 15 minut pieczenia za nami. Wyciągam sufleciki. O, pięknie wyrosły. Kurczę, nie. Jeden. Drugi. Piękna sobie. Sufleciki nam trochę opadły. Podobno trzeba jakoś specjalnie wyciągać z piekarnika. Tego niestety nie wiem, jak to działa. Ale pachnie pięknie. Jestem bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że
Zaraz się okaże, że jest przepyszny. Jest bardzo dobre, do tego jakieś lody, malinki albo posypka jakaś inna. Mój pierwszy suflet wyszedł super. Spróbujcie tego przepisu. Prosty, smaczny, zdrowy. A jeżeli filmik Wam się podobał, pamiętajcie, łapce w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście do końca. Cześć!